Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że uruchomienie kolejnej edycji programu Mój Prąd planowane jest już od 1 lipca. Jest też dobra informacja dla osób, które kupiły instalację fotowoltaiczną po 31 stycznia 2020 roku. Koszty poniesione na ten cel przed terminem rozpoczęcia naboru będą kwalifikowały się do skorzystania ze środków nowej edycji programu Mój Prąd. To są te dobre informacje, które pojawiły się w nagłówkach, więc teraz trochę szerzej o nich porozmawiamy. Naszym gościem jest dziś pan Adam Skiba, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Rozumiem, panie prezesie, że wnioski na program będzie można składać już od 1 lipca. No to pierwsze pytanie, komu będą przysługiwały tego typu dofinansowania? Dokładnie będzie tak samo jak do tej pory, bo w ramach tego programu Mój Prąd były już organizowane dwa nabory. Pierwszy miał miejsce 30 sierpnia 2019 roku, drugi trwał od stycznia 2020 roku do grudnia ubiegłego roku. Trzeci będzie trwał, jak pani redaktor zauważyła, od 1 lipca. I tutaj się nie zmienia nam beneficjent, więc dofinansowanie będą mogły otrzymać osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą stosowną umowę regulującą kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej właśnie przez mikroinstalacje. Jakie trzeba złożyć wobec tego dokumenty? Więc tutaj wymaganymi dokumentami, zgodnie oczywiście z programem, który podkreślam prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, należy mieć kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, dowód zapłaty tej faktury, oświadczenie o wypłacie, zaświadczenie od właściwego operatora sieci dystrybucyjnej potwierdzające właśnie montaż licznika wraz z numerem punktu poboru mocy oraz pełnomocnictwo, jeżeli w przypadku, gdy osoba osobiście nie prowadziła inwestycji, lecz przez kogoś tam składała wniosek, więc takie pełnomocnictwo też jest wskazane. Oczywiście wnioski składa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. To jest bardzo ważną informacją. Nie będą przyjmowane wnioski osobiście złożone? Nie są. Był taki moment, że w pierwszym naborze oczywiście można było składać. Tak, natomiast niestety, czy stety, względem przyspieszenia po prostu weryfikacji wniosków i całego obiegu dokumentów, jest to składanie tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. No, ale to jest bardzo prosty system, także to bardzo dobrze działa. A też bardzo dobrze działa, świadczy ilość chętnych osób, które aplikowały do tego programu do tej pory, bo to jest rzędy około 260 tysięcy już jest beneficjentów tego programu. Czy na Podkarpaciu było duże zainteresowanie tym programem w tych dwóch poprzednich naborach? I popatrzymy na skalę kraju, tak jak powiedziałem, 260 tysięcy w skali kraju. Na Podkarpaciu mamy złożone 20 566 dokładnie wniosków w ramach tych dwóch naborów. I to stanowi jakieś blisko 8%, a więc tutaj znowu aktywność naszych mieszkańców da o sobie znać bardzo, bardzo pozytywny sposób. Łączna wartość mocy tych instalacji, które objęte są wnioskami, zbliżona jest prawie do 103 tysięcy kilowatów, więc to jest bardzo dużo. No to skoro już o mocy mowa, to czy jest jakiś limit mocy dla danej instalacji fotowoltaicznej? Tutaj mam oczywiście w ramach programu przewidzianą instalację o mocy od 2 kW do 10 kW. Taki zakres mocy jest objęty dofinansowaniem. Wiemy, że można otrzymać kwotę 5 tysięcy złotych. Co można za to kupić? Jakie faktury należy złożyć, żeby otrzymać tę kwotę? Jeżeli chodzi o koszty kwalifikowalne, to oczywiście tutaj jest możliwy zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z całym oprzyrządowaniem, czyli w panele plus po prostu elementy, które służą do podłączenia do sieci. Jak jest w sytuacji, kiedy na przykład ktoś skorzystał już z innych programów tego typu, takich ekologicznych, jak chociażby na przykład Czyste Powietrze? Czy tutaj jest możliwość połączenia jednej i drugiej ulgi, otrzymania tych pieniędzy? Powiem tak, w ramach programu Czyste Powietrze również można aplikować o środki na fotowoltaikę. Taka możliwość istnieje już od ubiegłego roku i można otrzymać taką samą kwotę, około też 5 tysięcy złotych. Z punktu widzenia kompleksowości rozwiązań, jeżeli chodzi o środowisko, to jest to nawet lepsze rozwiązanie. Nabór trwa cały czas, można otrzymać podobną kwotę i powiązać po prostu jeszcze z innymi elementami, które służą ochronie środowiska, czyli termomodernizacją budynków. Tutaj oczywiście mamy też z kolei w Wojewódzkim Funduszu już wiele wniosków, które łączą te wszystkie elementy. Wtedy sumują nam się te wszystkie ulgi i te wszystkie dofinansowania. Tylko jeżeli w przypadku, gdy korzystamy z tego programu Czyste Powietrze i z dopłaty na fotowoltaikę, to nie możemy skorzystać z programu
Mój Prąd, bo to się oczywiście wyklucza. Tak jak powiedziałem, można raz tylko aplikować na tego typu instalacje. A jak jest, panie prezesie, z programem Czyste Powietrze? Jak wielu mieszkańców Podkarpacia aplikowało do was, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach tego programu? W ramach programu Czyste Powietrze oczywiście program cały czas się rozwija i tutaj mamy ogromny progres, jeżeli chodzi o ilość składanych wniosków, więc na obecną chwilę ponad 12 tysięcy wniosków już jest złożonych, wydanych 95% decyzji w stosunku do ilości złożonych wniosków. I oczywiście cały czas wnioski napływają coraz liczniej, coraz sprawniej idzie nam ocena. Przypomnijmy, co daje udział w programie Czyste Powietrze? Na co państwo tutaj dofinansowujecie i jak należy składać te wnioski? Wnioski w ramach programu Czyste Powietrze składamy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na cały zakres dotyczący termomodernizacji budynku, a więc mamy tutaj ocieplanie przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, na ocieplanie poddasza, oczywiście, tak jak wspomniałem, na fotowoltaikę, no i przede wszystkim na wymianę pieca ze starego kopciucha na bardziej nowoczesne gazowe urządzenia. Czy na Podkarpaciu jest dużo takich starych kopciuchów jeszcze w użyciu? Jest jeszcze sporo, to jest bardzo długa droga przed nami, ale program trwa do 2029 roku, więc tutaj myślę, że do tego okresu uda się wiele tych kopciuchów wymienić. Myślę, że mam nadzieję, że 100% tych kopciuchów zostanie wymienionych, czemu też służą oczywiście usprawnienia w programie, które są bardzo liczne i służą temu właśnie, żeby program był bardziej przyjazny. W Czystym Powietrzu ile można otrzymać zwrotu kosztów? Maksymalnie do 37 tysięcy złotych, jeżeli będzie to połączone z fotowoltaiką. Tak jak powiedziałem, 32 tysiące na termomodernizację plus 5 tysięcy na instalację fotowoltaiczną. Panie prezesie, jeszcze zachodzi takie pytanie natury rozliczeniowej. Czy na przykład tego typu dofinansowania trzeba odliczać od podatku? Oczywiście istnieje możliwość odpisu na tak zwanej ulgi termomodernizacyjnej i tutaj z tego typu instrumenty mogą skorzystać osoby, które nie są uczestnikami programu Czyste Powietrze, które nie mogą się ze względu na wysokość dochodów być beneficjentami tego programu. Sobie odliczyć przez 6 lat 53 tysiące złotych na te wszystkie działania związane z termomodernizacją budynku. Reasumując, 1 lipca będzie można składać, wróćmy do tego programu Mój Prąd, będzie można składać na fotowoltaikę. Tak, będzie można składać, z tego co powiada Narodowy Fundusz, który ściśle współpracuje z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, będzie można składać wnioski, przy czym kluczowym celem planowanej odsłony oczywiście zostaje zwiększenie produkcji mocy energii elektrycznej z mikroinstalacji. Natomiast intencja jest też taka, żeby po prostu większą uwagę zwrócić na autokonsumpcję tej wytwarzanej energii, a to poprzez instalowanie czy dofinansowanie ładowarek do samochodów elektrycznych czy systemy zarządzania energią w domu oraz magazynowanie tej energii. To jest bardzo ważna zmiana, która dotknie właśnie trzeciej odsłony programu Mój Prąd. A możemy tak powiedzieć, jak się szacuje, na ile zmienią się nasze rachunki, nasze, tych, którzy skorzystają oczywiście z tego programu i założą fotowoltaikę na przykład, jak zmienią się te rachunki za energię, jeśli będą panele fotowoltaiczne? Zmieniają się bardzo dobrze, bardzo znaczne. No, każdy sobie potrafi obliczyć, ile płaci do tej pory za prąd, a ile płaci powiedzmy po roku użytkowania instalacji. Natomiast ten aspekt autokonsumpcji, czyli zwiększenia konsumpcji w gospodarstwie własnym, jeszcze nam ten efekt ekonomiczny znacznie polepszy, bo przecież wiemy, że oddając wytworzoną przez siebie energię do sieci, tracimy 20% z tej wartości. Natomiast jeżeli skonsumujemy tę energię u siebie, no to wówczas to zostaje, też się odbije na rachunkach znacznie niższych. To jest jakby dodatkowy plus. Jak wygląda wykorzystanie fotowoltaiki? Wiemy, że latem, no to wiadomo, słońce świeci, panele zbierają tę energię słoneczną. A jak to jest w zimie? Jak jest z tą ekonomiką fotowoltaiczną w zimie? No jest znacznie gorzej. To jest oczywista sprawa. Nasłonecznienie jest po prostu mniejsze. Często opady śniegu wręcz uniemożliwiają produkcję energii, ale to jest rekompensowane często właśnie w tych okresach, gdy nasłonecznienie jest bardzo dobre. Ale tu właśnie wychodzimy naprzeciw tym problemom poprzez dofinansowanie tych nośników, które mogłyby tą energię nam, że tak powiem, zmagazynować. I chyba dlatego warto skorzystać. To są dość ciekawe tematy. Warto skorzystać. Jest możliwość tego dofinansowania. Zatem można oczywiście bardziej szczegółowo się tym zainteresować. My tylko naszkicowaliśmy, że taki projekt istnieje. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dzisiejszym gościem AgroEko był pan Adam Skiba, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dziękuję bardzo.